Aż nie wierzę, że taki wysoki. Nie wiem, czy nie mam. No i siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj godzina 6:30. Ja już na polu. Słońce w zenicie prawie. Dość wysoko już wstało. Ja jestem w takim klimatycznym miejscu, taka droga, ale tutaj niestety nic nie wychodzi. Ja dzisiaj idę w kierunku tam, gdzie jest wielkie śmietnisko. Jest to nowa miejscówka, już byłem na niej raz, ale naprawdę jest sporo śmieci, naprawdę ogrom, masa. Zobaczę, co dzisiaj się uda trafić, także trzymajcie za mnie kciuki i do pierwszego, hej! Wyskakuje pierwsza moneta, ale jest nią zajazd, jakiś starszy. Rocznik 1800 z groszami, ale jest naprawdę tyle sygnałów, mnóstwo śmieci kopnąłem do tej pory. No a tutaj wychodzi moneta, na której nic nie widać, niestety pierwsza, ale miejmy nadzieję, że będzie dalej dobrze, także lecę dalej, hej, do następnego. Powiem wam, że ziemia już się zaczyna robić tak twarda, że to powoli te kopanie naprawdę nie idzie. Zobaczcie, jak wbiłem praktycznie z całej siły łopatę. I tak to wygląda. Ale tymczasem wyskakuje monetka. Trzecia wychodzona. Nie była zbyt głęboko, więc nie oczekuję nie wiadomo jak starej tej monetki. I wyskakuje, widzę, Wiktoria ładna. Nawet w ładnej patynce. Fajnie. Tymczasem tutaj, widzicie, troszkę dalej wyskoczył śmieciur. No i chyba z tysiące innych pozostałych między poprzednią monetą, która wyskoczyła. Tymczasem trzecia monetka i Wiki. Fajnie. Jest rocznik, jest 1888. Subcio. Do następnego, hej. Kolejny dołek i zobaczcie, od razu wyskakuje taki fajny guzior. Już teraz widzę, że to jest guzior z kotwicą pozłacany. Tutaj widać fajnie. Ale jest ciężko oczyścić. Pewnie tutaj był podmokły teren i troszkę, wiecie, chwycił już minerałów do siebie. Także jest kolejny fanciul jakiś. Fajny, super. Dobra, lecę dalej, hej. No i teraz takiego dołka, zobaczcie, wyskakuje guziorek. Tutaj już uszko obłamane. Niestety nie zachowało się. A z drugiej strony już wyczyściłem kotwicę. Blask swój już straciła, bo pewnie była pozłacana. Ale wyskakuje kolejny fanciul w postaci guzika. Już takich parę sygnałów minęłem. I no mówię, zacznę kopać, bo coś monetki dzisiaj nie chcą wychodzić. Także choć guziczki będą. Do następnego, hej. No nie sądziłem, zobaczcie. Czekajcie, jaki to daje sygnał, jeszcze raz. Aż nie wierzę, że taki wysoki. Nie wiem, czy nie mam sreberka. No kurde, żeby to było wychodzone dzisiaj. Bo już chodziłem coś tak bez energii. Co to będzie? Czyżby to była Wiki? Ale beka. To będzie Wiki chyba Sixpence. Czyli mamy do kolekcji kolejną monetkę. Jest, kurczę, jest. Tył jak wygląda? Ojej, w takim troszkę opłakanym stanie, zobaczcie. No niestety to jest zajechaniec. Ale jest sreberko. Zdecydowanie Sixpence. Bo wielkością to nie może być nic innego. Ale jest Wiki. Ale piękna. Piękna, młodziutka Wiki. Jest dzisiaj, jest, kurde. Zrobiona robota. Pierwsza, słuchajcie, pierwsza monetka Sixpence'a Wiki. Nie mam takiej u siebie w kolekcji. Więc dołącza do kolekcji Sixpence'owych monetek. Dlatego, że zbieram Sixpence'y. Tak się akurat złożyło.
nie one penny. Tutaj coś widać, że tutaj jest coś tam. Być może uda mi się wyczytać datę, ale jest zajechana. Jest sreberko. Kurczę. To po co się przychodzi na pole. Dokładnie to. Wspomogłem się marchewą. I zobaczcie, wychodzą znowu te same czasy. Jest znowu ta sama Wiki. Nawet po głowie jest to samo, więc plus minus ten sam rocznik. No, tył jest tutaj zajechany troszkę. Ale to nic. Front jest w miarę czytelny. Wiemy bynajmniej, że mamy do czynienia z Wiki. Tył, jak widzicie, jest kompletnie tam chyba czysty. No, ale jest Wiki. Czyli fajnie, super. Czasy wiktoriańskie. Gitara. Ładna patynka zielona. Także kolejny moniak do kolekcji. Do następnego, hej. Kolejny sygnał. I mamy tym razem fajnie chyba zachowany guzik pozłocany. Zobaczmy, czym jest. Czy to jest livery baton, czy będzie to jakiś znowu wojskowy. Chyba tak, już widzę. Znowu kotwica. Ten jest troszkę większy, ale fajny. Kurczę, super. No, wyskakuje coś już w końcu. Bo naprawdę dzisiaj się chciałem poddać i już jechać do domu, ale wpadły jakieś guziczki, wpadły Wiktorie, także jest super. Kurczę. No, ratuje mi to dzień. Także gitara. Zobaczymy, co jeszcze wpadnie. No i wyskakuje znowu militarka. Obok guzików musi wyskoczyć jakaś kulka ołowiana. Także taki fajny fanciur tym razem. Do następnego, hej. Tutaj fajnie kolor wyszedł w grudce, no i się wysypał jakiś krążek w postaci tym razem fartinga. Jest to Edzio, czyli to będą czasy bardzo blisko 1900. Tył jest bardzo pięknie zachowany, ale zobaczcie, pięknie wygląda. Bardzo piękna patyna. 1900. Tutaj nie widzę końcówki, nie mam oczu założonych do końca, ale jest naprawdę piękny stan. 1902 bądź 1909, coś w ten deseń. W każdym razie jest kolejna monetka. Super. Wpada jeszcze takie zdobienie. Ciekawe, czy to była broszka. Tak. Ma miejsca mocowania po obu stronach. Dokładnie widzicie, tutaj była sprężynka. No i tu jest uszko. Czyli taka broszka starszego typu. Taki fanciur znowu. Super, dobra. Do następnego, hej. Już tutaj wyleciała monetka. I mamy co? Wielkością przypomina one penny. Zajechana dość. I mamy znowu Wiki. No to dzisiaj będzie tematycznie. Dzisiaj jest Wiki. Dzień Wiki. Dzień znajdek, tak, z monetami Wiktorii. Także fajnie, no. Fajnie, bo tematycznie. Ok, już to będzie prawdopodobnie jeden z ostatnich sygnałów, także ja się powoli zawijam. Idę po kurtkę tylko i cisnę do autka. I widzimy się być może na podsumowanie, a być może jeszcze coś po drodze wejdzie, także hej. Także tak dzisiaj powpadało. Jeśli nie widzieliście całego odcinka, to zapraszam, tam macie gdzieś opisy, wiecie, zdjęcia wytłumaczone, co jest czym, także zapraszam bardzo serdecznie. No i tak, no, dzisiaj myślałem, że mnie pokona pole, tak jak w zeszłym odcinku, gdzie nie znalazłem sreberka, nie udało się, ale dzisiaj w
wpadło. Także dzisiaj fajnie tematycznie, bo Wiktorie wpadły militarki. Także bardzo, bardzo fajnie. Już mi naprawdę torba ciążyła od tych znajdek, wiecie, gorszego typu. Czyli praktycznie wpadła połowa torby śmieci. Było ich troszkę, no już mi tak ciążyły, że już mówię, kurczę, nie, idę do domu, bo to już nie ma sensu. Także, słuchajcie, jeśli Wam się podobało, wiecie, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jeśli jesteś nowym oglądającym, zapraszam do subskrypcji, będzie mi również bardzo, bardzo miło. No i widzimy się już w przyszłym tygodniu. To cześć, trzymajcie się, hej!